Po raz kolejny na polskim niebie będzie można zobaczyć samoloty FA-50 w najbliższy weekend Airshow w Radomiu. O szczegółach imprezy minister obrony mówił w Mińsku Mazowieckim, gdzie zaprezentowane zostały wczoraj nowe myśliwce dostarczone przez Koreę Południową. Samoloty FA-50 z Korei Południowej można było już zobaczyć w trakcie defilady 15 sierpnia. Ale zachęcam do tego, żeby jeszcze raz je zobaczyć podczas Airshow w Radomiu. W tym roku wydarzenie wraca po kilkuletniej przerwie. W najbliższy weekend zapraszamy do Radomia, żebyśmy mogli podziwiać właśnie samoloty z polskich sił powietrznych, w tym FA-50. Zamówiliśmy te samoloty w Korei Południowej rok temu. Dwa egzemplarze już są w Polsce. Przeszkoleni zostali polscy piloci. 10 kolejnych takich samolotów trafi do Polski jeszcze w tym roku. W przyszłym pierwsze egzemplarze myśliwców F-35. Koreańskie FA-50 to samoloty szkolno-bojowe. Będą wykorzystywane do patrolowania nieba nad Polską oraz do misji sojuszniczych nad krajami bałtyckimi i Słowacją. Minister Mariusz Błaszczak, który wczoraj przebywał w Mińsku Mazowieckim, przypomniał hasło Airshow Radom – niezwyciężeni w przestworzach. Dlatego, że to jest rocznica, także 90. rocznica tego słynnego lotu wówczas kapitana Stanisława Skarżyńskiego przez Atlantyk, co było osiągnięciem rekordowym wówczas, a więc mamy świetnych pilotów, którzy korzystają z tradycji właśnie swoich poprzedników. W ich rękach, na co wskazywał minister obrony, nowoczesne samoloty stają się ważnym elementem odstraszania agresora. W Radomiu powstanie też stoisko wojsk lądowych, będą m.in. czołgi Abrams, system rakietowy HIMARS i czołgi K2.